W ostatni wtorek w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbył się pierwszy konwent Kobiet Sukcesu. Wydarzenie organizowane przez Centrum Rozwoju Kobiet WSH. Podczas konwentu poznaliśmy również laureatki nagrody Kobieta Humanitas, przyznawanej przez kapitułę składającą się z przedstawicieli lokalnych samorządów, władz WSH, dziennikarzy, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji branżowych, instytucji kultury i nauki. Wśród nagrodzonych pań znalazła się Beata Drzaska, założycielka, właścicielka i prezes firmy medycznej Betamed S.A. Beata Drzaska, jestem prezesem i właścicielem firmy Betamed S.A. Ta kategoria jest wyróżnieniem w strefie biznesu. Czym dla Pani jest ta nagroda? Ta nagroda jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Na pewno jest to nagroda, gdzie widzę, że nareszcie jest zauważana moja praca. Największą nagrodą są dla mnie uśmiechy moich pacjentów, którzy cieszą się z tego, co stworzyłam i co robimy razem z moimi pracownikami. Pierwsze nagrody Kobieta Humanitas wręczone. Proszę nam powiedzieć, jaka idea przyświeca tym nagrodom? Nagroda Kobieta Humanitas przyznawana jest pierwszy raz w tym roku. Nagrodzone zostały kobiety w trzech kategoriach: biznes, społeczeństwo i kultura. Laureatki nagrody wyłoniła kapituła, która zebrała się w czerwcu. Składała się z osób ze świata kultury, sztuki, biznesu i nauki. W każdej kategorii była nagroda główna i dwa wyróżnienia. Oprócz tego została jeszcze przyznana nagroda pana rektora Michała Kaczmarczyka oraz nagroda honorowa przyznawana przez Centrum Rozwoju Kobiet przy Wyższej Szkole Humanitas. Czy w następnym roku możemy liczyć na kolejną taką imprezę? Tak, oczywiście. Regulamin nagrody przewiduje, że będzie ona przyznawana co roku. Wśród nagrodzonych pań znalazły się również Anna Jedynak, wiceprezydent Sosnowca, oraz Marta Fox, znana pisarka i poetka. Ponadto rektor WSH, profesor Michał Kaczmarczyk, przyznał specjalne wyróżnienie Małgorzacie Mańce Szulik, prezydent Zabrze. Zaś przedstawicielki Centrum Rozwoju Kobiet nagrodę honorową, która trafiła do rąk Ilony Kanclerz, wydawcy Modnego Śląska.